Witam bardzo serdecznie w grze 9 Lives na Amigę, więc zacznijmy rozgrywkę. Tak, i poruszamy się kotem, którego zadaniem jest uratować uwięzione małe kotki, no w całym kompleksie, który tutaj jest no dosyć dużym kompleksem, zarówno pod ziemią, jak i na górze. Oczywiście mamy 9 żyć, po stronie lewej jest ten ogon taki długi, to jest symbolizuje naszą wytrzymałość, energię, natomiast ten kot, który znajduje się po stronie prawej, to właśnie jest siła skoku. Siła skoku. Więc no teraz jakąś fiolkę wypiłem i zostałem sparaliżowany. Czyli od siły skoku zależy, jak wysoko nasz kot skacze. No, może skoczyć naprawdę imponująco wysoko. No i tutaj trzeba po prostu znajdować różne klucze. Mamy także możliwość uderzenia takimi... Zdobywamy różne bonusy. Trzeba uważać, następny jakiś... Nie tu lata, na te kolce, bo te kolce zabijają po prostu od razu. Nawet jest dosyć daleki zasięg tego, tej naszej włóczki, którą walczymy. No i trzeba właśnie uważać, żeby... można nawet tak wychodzić. I tu jest potrzebny klucz, żeby dostać się do tak jakby kolejnej części. Nie wiem, gdzie tutaj trzeba skakać, tak mniej więcej. Dobra, może tutaj się uda. Zobaczmy, tylko nie wiem, jaki skok trzeba wykonać. Za duży skok też nie jest dobrze, bo jak damy za duży skok, to możemy odbić się od ściany i skończyć naprawdę tragicznie. Dlatego tutaj trzeba też uważać. Zobaczmy, czy teraz otworzymy. Tak, otworzyłem te drzwi. No nie wiem, co tutaj mnie może spotkać. Jakieś podziemia. No zobaczmy. To naprawdę jest dużo dosyć pułapek. Tutaj mamy jakieś kolejne bonusy. Niektóre z nich są żywnością, które nam uzupełniają energię. Ale tutaj są jakieś znikające. Więc trzeba... Ojej. Źle się to dla niego skończyło. Jedno życie poszło już. Niestety. Okej, muszę tutaj zręcznie to przeskoczyć. Naprawdę nie jest to łatwe, bo... no nie. Naprawdę nieduży skok i już może trzeba mocny skok wykonać. Muszę spróbować. Tu jest jeszcze klucz, który pasowałby wziąć. Zobaczmy, dajmy większy skok. Nie da rady. Muszę jednak na tą kładkę skoczyć. Muszę skoczyć jednak na tą kładkę, a to nie będzie proste. Bardzo muszę słaby skok wykonać. No nie. To prawie ten skok to żaden niemalże, albo muszę stanąć gdzieś dalej. No, czyżbym miał nie wyjść z tego miejsca? Było trochę wstyd. Dobra, szybciej. Dobra, jest, udało się. Żem poleciał. Trochę nisko poleciałem. Dobra. Co to jestem teraz? Jakimś takim dziwnym kotem. Z wysypką. Z jak daleko skoczył. Tu jeszcze można pod wodą. No trochę pod wodą. Ja już to grałem kiedyś na Atari ST, ale no już sobie troszeczkę zapomniałem, jak tutaj to wszystko jest zakombinowane. A tu też pod wodą można... rybki to są jakieś, widzę, nerwowe dosyć. Jakiś tutaj jest. Muszę się też spieszyć, bo jak widać ucieka jeszcze poziom powietrza, a wcale tutaj łatwo nie jest, muszę przyznać. Zaraz się chyba utopię, jak zaraz stąd nie wypłynę. Szybko do góry, kocie, bo utoniesz. Już mało zostało życia. No niestety nie udało się, ale długo. Strasznie długi teren. Pytanie, gdzie teraz wyląduję.
No dobra, z tego miejsca to już chyba dam radę. Ale tutaj tych ryb jest, no ale gryzą mnie. Po prostu, no nieładnie. Tak kotka biednego obgryzać. Faktycznie jest dość... Oho, tutaj nie było szans, żeby się wydostać. Dobra. Płyń szybciej, kotku. Nie da się szybciej płynąć? No nie, to przecież nie ma szans. A tu, zaraz, tutaj było. Ajajaj. Nie udało mi się. Ciekawe, gdzie mnie cofnie teraz. A, no szczęście niedaleko. No tu tutaj było przecież wyjście. O kurka. Ha, super. Tu muszę na wszystko uważać, bo... A, tutaj... A. Oczywiście, musi być jakaś pułapka. Szybko idź, kotku, szybko. Dobra, sparaliżuj tego zawodnika. Oj, znowu. A, tu jest kluczyk. Nie wiem, czy ja tak się wydostanę. Do tej... Nie, powinienem zdążyć. Dobra, wychodź, szybko. I wio, op. Dobra. A to tam jeszcze można iść. Nie! Oj, ale miałem fuksa. Naprawdę miałem fuksa. Tutaj nie wyskoczę. Muszę jednak tą drogą iść. No dobra, wychodź. Przeskok w drugą stronę, cyk. Bo się zaraz włączy. Dobra, uciekamy stąd. Teraz tam się jakoś muszę dostać. Ciekawe, czy skoczę stąd w tamto miejsce. Tylko niech jeszcze te kolce sobie wyjdą. Mam stresa trochę, Dobra, op. O, świetnie. Dobrze, że mocniej nie skoczyłem, bo... No tak, ale teraz tutaj. No niby to długo wytrzymuje, ale powiem szczerze, że... Dobra. Okej, dobra nasza. Nie! Kurka, jak nie w tym miejscu, to w tym miejscu. No, za daleko poszedłem. Ciekawe, gdzie mnie wycofa. Mam nadzieję, że gdzieś tu blisko. Dobra, całe szczęście tu. No, trzeba przyznać, że wcale łatwo nie jest. Schowają się te kolce, czy się nie schowają? Jakoś nie mają zamiaru się schować. Tak. Ten we mnie strzela tu z tyłu. No dobra, niech się pojawi kładka. I wio. Szybko, bo zniknie zaraz. O, tutaj jest mój kociaczek. Gdzie mnie... O, udało się jednego uratować dopiero. Okej, ale tu są pułapki. Kurka. Dobra, udało się. Dobra, teraz tutaj. Tu chyba mogę na to spaść. Okej. Tutaj do góry... Ach, dobra, to mam przynajmniej pierścionek. Tego gościa załatwimy. I teraz muszę skoczyć tam do góry. Miałem dość wysoko. Dobra, udało się. Ale kurczę, jest normalnie... I mocno i skok, dobra. O kurczę, nie myślałem, że tutaj też znika. O, to zmienia postać czaczy trochę. To zmienia postać czaczy. To się muszę spieszyć w takim układzie. Kurka wodna, to... I tak... A, co mu się stało? A, energii mi brakło. No niestety, muszę przyznać, że dość trudna gra jest. Ale przynajmniej jednego udało mi się... biedaka uratować. A stąd może przeskoczę, zaraz zobaczymy na maksa, jak ustawię. Chyba nie bardzo, wyskoczył sam. Co mi tak energię zabiera ten? Skrzydłem mnie tutaj tłucze. Oj, chyba tutaj nie bardzo sobie poradzę, widzę. Ty tutaj nie będziesz mnie tu drażnił. Tak, teraz w drugą stronę i... No, nie da się. Albo muszę szybko biec.
Może w ten sposób. Uj, teraz żebym dopiero wbiegł sobie cudownie. I do piekła. A, no właśnie, nie udało mi się uratować wszystkich, to do piekła za karę. Jakieś pisma? Okej. Okej, no i teraz zaczynamy zabawę od nowa, niestety. No, gra jest dość trudna, trzeba przyznać. To nie ma dyskusji, tutaj jest... trochę... Żeby dało się latać chociaż, no to po coś ja to biorę chyba, nie? A tu nic się nie udaje. Okej, dobra. Dobra, mamy coś, dobra. O, tak jakbym wyczuł. Na jakiś prezencik jest. Masz tutaj strzała. Bierzemy prezent. Okej. Bago. Przeskoczę, jest, dobra. Kanapka. O, i teraz pytanie, w którą stronę, żeby tutaj, gdzie nie spać za daleko. Chyba dobrze zrobiłem. Dobra. Oj, 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 oj. O, za wysoko. Za wysoko. To jeszcze tak jest, że jak z dużej wysokości spadnie się, to też jest od razu amen w pacierzu. Tutaj trzeba tak... Okej. Okay. O, mumia, mumia. A, teraz jestem niewrażliwy na twoje ciosy, tak? Okej, okay, dobra. Tutaj nie mam na razie... Chyba w tą stronę, dobrze. Jak muszę tutaj iść, tak chyba... No chyba dobrze, dobrze to się udało. Zaraz tam sobie skoczymy. Kurczę, bo to zniknie. No nie. Aż miałem tak dobrze, no zniknąłem, nie było mnie widać. No niestety gra nie wybacza błędów. Nie w tą stronę. Dobra. Dobrze, że chociaż nie ginę od razu. Stój! Za mocny skok. A tu jeszcze trzeba przeskoczyć, bo to się chyba nie chowa. Nie wszystkie się chowają. No, to trochę niefajnie. To trochę niefajnie. Okej, okay. Ile mogę podejść? Chyba tyle. Nie wiem, jak to muszę skoczyć. Co? Takie są numery tutaj? O kurczę. Tam to chyba przez tamtego zginął. Skopał mi tyłek. O kurczę, albo za blisko jestem. Bo mi się wydaje, że jestem za blisko. Dobra, leży. Chyba za blisko. Nie, to naprawdę, żeby wziąć ten klucz, to trzeba mieć jakiś skok taki... Ja nie wiem jaki. Udało się, ale teraz jak wrócę... Tak samo. Łup go w czapę. Udało mi się, no nie wierzę. Ale dobry jestem. Teraz tam... No, chciałem tam do góry się dostać, ale może tam nie ma po co iść. A może jest? Nie wiem. Odbijam się. No niestety chyba przyjdzie mi tutaj szczeznąć. Dobra. Nawet ten kotek se radzi, widzę. Okej. Okay. Co jest? Tu było? O rany. Kurka wodna, ale jest trudna gra. Okej, okay, ale przynajmniej wiadomo, o co chodzi. Tylko tyle, że z tym skakaniem to jest naprawdę niezła jazda. Dobrze, wiadomo, o co chodzi. Nie będę przedłużał tutaj specjalnie tej rozgrywki. No tak. Więc do usłyszenia w kolejnych wideo recenzjach gier na Amigę. Na Amigę albo na inne komputery 16-bitowe. Uciekaj, uciekaj. Jest to tyle. Cześć.